kochani, z nowego miejsca na mapie Pana Ryby. Jestem na łowisku w miejscowości Graboszyce. Łowisko nazywa się Karpik. Od dawna marzyłem, żeby przyjechać do tego miejsca, bo bardzo dużo pozytywnych rzeczy słyszałem o tym łowisku. Przede wszystkim to, że jest tutaj bardzo dużo karpia i suma. Jak widać po sprzęcie, dzisiaj jedziemy na grubo. Zapraszam. Już piąty chyba leży dzisiaj. Ale tam kolega ciągnie jakiegoś karpia. No niestety mi w tą miejscówkę weszły tylko same leszcze. Tutaj na Karpiku jak się nie sieje, to się nie zbiera. Całe wiaderko 10-litrowe przygotowane kukurydzy i konopi oraz jeszcze drobnych frakcji typu Zenyta 303+ i 606+, ponieważ w 606 jest bardzo dużo krylu, a już jest ta pora, aby właśnie taką Zenytę stosować. Przed dzisiejszą nocą musimy bardzo dużo zanęcić, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo ryby i przede wszystkim bardzo dużo leszczy, co zauważyliście. Już 7 leszczy do tej pory zostało złowionych, ani jednego karpia. Czyli w tą kukurydzę po prostu wchodzą nam leszcze niestety. Ale mam nadzieję, że przyjdzie taka pora, że zamiast leszczy będą wchodzić te większe kabany. To Robert, według Ciebie widziałeś sum czy karp? Jeszcze ciężko powiedzieć, ale tak obstawiam na suma. Słuchajcie, Leon jest też pełnołuski. Tak, Leon to nie jest na pewno, to już wiemy. Kiedyś miałem łuszczycę, też byłem pełnołuski. Niżej ta siatka trochę. Mamy Cię, teraz mamy Cię. Piękna, okrągła rybka. No taka... Krótka, duża, nie? Krótka, taka... krótka, gruba, no. Gruba, ładny, wow. Ładny, piękny. Piękny. Jacku. Jest ta pierwsza 15, kolejna ryba. Gratulacje, kolego. Tak trzymać. Wcześniejszą w ciągu dnia złowioną przez Roberta i przez... Pokażemy tylko zdjęcia. Bo nie zdążyłem sfilmować. Tylko czemu tak mało biorę? No właśnie, o to jest pytanie. To jeszcze nie było. Moim zdaniem mi się wydaje, że dobrze. Jacku, podniesie, wyciągnąłem pod wierak. Wyżej ręce, uśmiechnij się. Pięknie. Tomku, zrób. 11,5. 11,5. Pięknie. Godzina 2:15 w nocy. I brania się zaczęły. Trzy brania prawie że naraz. Jeden karp, którego za chwileczkę Wam pokażę, mam tam go w podbieraku. Podbierak użyczył mi mój sąsiad. Później kolejne branie. Dosłownie po tym braniu położyłem się spać. Minuta później odjazd totalny. Niestety tej ryby nie doholowałem, ponieważ splątała mi się między żyłkami. Holowałem ją dołem, szczytówką skierowaną w dół, bo nie widziałem dosłownie, jak ona szaleje. I ryba się niestety odpięła, a była naprawdę bardzo duża, bo wyciągała żyłkę z kołowrotka. No i w momencie holowania tej dużej ryby, 3 minuty później, kolejny piękny, tym razem Pinokio. Pinokio, nie jest jakiś rekordowy. Taka piękna ryba.
to jest karpik, od którego zaczęły się te piękne nocne brania. Około 6-7-kilowy. Piękny, pełnouski. Nie jest to niestety Leon. Cześć chłopaki, jak nocka? No, właśnie była pobita. Nocka spokojnie, ale jak widać... No właśnie, u mnie nocka była niespokojna. 5 brani. Co? Jesiotr, 6-kilogramowy karp i 3 spinki. No teraz. Ładnie. I 3 spinki. Pięknie. Ładny. Ale karpia też ma pół. Co? Karpia też miałeś. Karp miał też 6 kg, taki nieduży, 6-7 mniej więcej. No ten jesiotr taki, o, z metr miał. I te 3 spinki. Jeszcze nad ranem miałem spinkę, koło 5. Znaczy to ja byłem, to był wtedy do 4. Ale jeszcze później miałem, bo to co miałem spinkę, to była druga spinka i jeszcze jedną miałem. A no, czyli to już skupiał teraz. Ale ładne są te garby, to takie piękne, piękne. Brawo, Rob. Trochę nakameruję obóz moich kolegów ze Śląska. Wczoraj przyjechałem tutaj na to łowisko. Dzień był pochmurny. Za bardzo ryba nie żerowała. Dosłownie wczoraj został złowiony tylko jeden jesiotr, jeden karp. Ja złowiłem same leszcze. Natomiast dzisiejsza nocka była naprawdę bardzo fajna. 5 brań. No niestety to, co wędkarze nie lubią najbardziej, czyli spinki. Wyciągnąłem jednego karpia, wyciągnąłem jednego jesiotra i były 3 spinki. Nawet nie wiedziałem, jakie to są ryby, czy to są karpie, czy to są sumy. Pamiętacie, w ostatnim odcinku prezentowałem wam tani sprzęt do łowienia na metod feder, czy też feder klasyczny. Dzisiaj chciałem wam pokazać w miarę tani zestaw, tani, ale bardzo dobry. Zestaw do łowienia na grubo, czyli karpiowania. Jest to wędzisko, które trzymam w ręku. Jest to wędka o długości 3,60, 3 LBS. Prologic C1 Alpha. Do tego kołowrotek firmy Okuma. Axeon BF, to jest dokładnie AXB 560, o dosyć pojemnej szpuli, nie jest to duża szpula, to jest, można powiedzieć, średnia szpula, ale na przykład na taką szpulę żyłki o rozmiarze 0,30 mieści się 300 metrów. Tak jak powiedziałem, jest to średnia szpula. O, kołowrotek jest w miarę tani. Bardzo ładnie zawija żyłkę na szpulę, równiutko. Niestety, no, w tej cenie nie jest wolna oscylacja, tak jak na przykład w przypadku kołowrotka Okuma K8, który ma bardzo wolną oscylację i też ma quick draga. Ten kołowrotek ma wolny bieg, natomiast nie ma quick draga. Hamulec jest bardzo dobry, ale trzeba kilka razy przekręcić, żeby dokręcić go do końca. Ja osobiście uważam, że kołowrotki, które nie mają quick draga, powinny mieć wolny bieg. Dlaczego? Dlatego, że podczas brania, w momencie jak zacinamy, to jednym ruchem korbki blokujemy szpulę, blokujemy wolny bieg i wcześniej mamy już ustawiony hamulec przedni, tak żeby żyłka nam się swobodnie rozwijała podczas, kiedy ryba jest zahaczona, żeby też nie był dokręcony do samego końca. Wracając jeszcze do wędziska, wędzisko ma bardzo cienki i smukły blank. Wiadomo, ta przelotka jest 40, nie 50. Im większa przelotka, na przykład 50, tym mamy dalsze zarzuty. Przelotki pierwsze 50 powodują to, przyczyniają się do tego, że szybciej i łatwiej schodzi nam żyłka z kołowrotka podczas zarzutu. Jeśli chodzi o ciężar wyrzutu, czy LB, jest to wędzisko przystosowane do może bardziej wywózek, ale też jest świetne do wyrzutu. W
Fajne i ważne w tym wędzisku jest to, że podczas zarzutu mamy szybkie wygaszanie, czyli ostatnie elementy szczytowe wędziska nie drgają. Szybko się wygaszają, czyli następuje akcja wyrzutu, ugięcie, wyprostowanie i nie ma tak zwanego wahania szczytówki. W moim zestawie, akurat w tym zestawie, używam żyłki Prologica Mimicry. Ona w testach wypadła bardzo dobrze, ale bardzo ważnym elementem zestawu wyrzutowego jest lider, czyli tak zwana szczałówka. Są różne rodzaje. Ta jest akurat standardowa. Są też lidery, snap lidery, na przykład w miejscach, gdzie jest dużo zaczepów, gdzie jest dużo na przykład zielska, czy też gałęzie są na przykład w wodzie. Ja akurat tutaj na tym łowisku używam zwykłego lidera. Lider przeważnie jest długości 3 razy wędzisko. Powinien być takiej długości 3 razy wędzisko. Ja akurat mam gotowe lidery 12-metrowe. Dlaczego ważny jest lider w zestawie karpiowym wyrzutowym? Dlatego, że lider przenosi nam wszelkie obciążenia podczas wyrzutu. Nie jest obciążona żyłka główna, tylko właśnie lider, który jest mocny. Jak dobrać lider do żyłki? Jeśli mamy żyłkę 0,30, to lider powinien się zaczynać od 0,30, 0,33 w górę. Lider z jednej strony jest cieńszy, a z drugiej strony jest grubszy. I załóżmy, ja używam lidera do żyłki 0,30. Lider ma grubość początkową 0,33, a końcową 0,55. I właśnie tym cieńszą końcówką łączę lider z żyłką główną, natomiast grubsza końcówka znajduje się przy zestawie głównym. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj też wiązanie lidera z żyłką główną. System wiązania żyłki głównej z liderem akurat jest narysowany na opakowaniu. To jest węzeł, który jest mały, mocny i on przede wszystkim się sprawdza. Moje zestawy końcowe wyglądają w ten sposób, karpiowe wyglądają w ten sposób, że jeśli łowię na przykład na podajnik do metody, to nie używam lidkora. Bezpośrednio żyłkę strzałową przewlekam przez podajnik do metody i łączę z przyponem. Przypony robię sobie akurat sam. Takie są one długości 20 cm. Też właśnie z żyłki przyponowej. Akurat tutaj w tym przypadku jest obciążnik, ponieważ używam popapka. I oczywiście haczyk z pozycjonerem. Tutaj mam szybko złączkę. Szybko złączka musi być właśnie taką osłonką zamknięta, żeby nam się nie odhaczyła w momencie, jak jest połączona na przykład z krętlikiem. Dzisiaj łowię na 3 zestawy. Jeden zestaw właśnie taki, jak wam przed chwileczką zaprezentowałem, czyli podajnik do metody, przypon i popapek. Tutaj obciążony jest ciężarkiem. Drugi zestaw jest klasyczny, czyli strzałówka, ledkor o długości 70 cm i ciężarek z bezpiecznym klipsem, czyli taki zestaw, który w przypadku na przykład, jeśli nam się ciężarek o coś zahaczy, to jest możliwość odhaczenia go szybko. Właśnie na tym polega ten bezpieczny klips, że szarpniemy wędką, ciężarek nam zostanie w stawie na dnie, a my możemy swój zestaw bezpiecznie zwinąć. Trzeci zestaw to jest Zigrig i mam nadzieję, że na Zigriga coś połowię, ponieważ jak zauważyliście, dzisiaj jest słoneczna pogoda. Ta ryba będzie pewnie wygrzewać się w słońcu, będzie pod powierzchnią. Mam nadzieję, że kilka ryb skusi się właśnie na ten zestaw. Przynęty będę stosował różne, pop-upy, dumbbellsy, kulki proteinowe. Zobaczymy, na co najczęściej ryba będzie żerować. Natomiast też będę stosował system Zigrig. Oczywiście jeśli chodzi o nęcenie, to tradycyjnie fermentowana kukurydza 202. Do tego dodam troszeczkę konopi gotowanych. Do tego jeszcze dodam 101, czyli drobnej frakcji mielonej fermentowanej kukurydzy. I zobaczę, czy ryba na to się skusi. Dawno słyszałem o tym łowisku karpik. Słyszałem, że tutaj jest dużo karpia, mura, suma. Nigdy nie miałem czasu i możliwości przyjechania tutaj. Natomiast powiem szczerze, że łowisko jest w przepięknym miejscu, urokliwe miejsce. Jeśli chodzi o rybę, no niestety ona dzisiaj nie współpracuje. Noc była fajna, natomiast w ciągu dnia tych brań jest mało. No ale to jest czynnik tego, że nastąpiło
ochłodzenie, noce były zimne, przymrozki były, była też pełnia i przede wszystkim drastyczny spadek ciśnienia o 20-25 hektopaskali. Ciśnienie wczoraj wynosiło, jak rzadko kiedy, 1040 hektopaskali, a dzisiaj jest bagatela 1018 hektopaskali, więc różnica tych ciśnień przyczynia się do tego, że no po prostu ryba mniej żeruje. Wędkarzy, którzy tutaj bardzo często przyjeżdżają, wiedzą, że albo na tym łowisku się łowi, albo się nie łowi. Czyli ryby jest naprawdę bardzo dużo i w przypadku, kiedy są dobre brania, to można bardzo, bardzo dużo złowić tutaj ryb i bardzo dużych ryb. Zresztą zauważyliście, że tutaj ryba wchodzi naprawdę bardzo dużo. Mało jest tej drobnicy, tej drobnej ryby. Dużo jest rzeczywiście leszcza. Natomiast jeśli chodzi o karpia, no to karp tutaj jest w przedziale od 5 kg do 24, bo największy karp, który tutaj pływa, ponoć ma 24,800. Leon, który ma 23,800, został w tym roku złowiony już 5 razy. Także no, ja mam nadzieję, że jeszcze do końca zasiadki przywitam się co najmniej z nim. No, zostało mi tylko parę godzin i jak na razie tego nie widać. Po prostu zestawy śpią. Tutaj też koledzy są ze Śląska. Coś tam połowili, ale też nie za ciekawie. Wcześniej też słyszałem od moich znajomych, którzy byli na tym łowisku kilka dni temu, że brania są kiepskie. Ponoć dwa tygodnie temu ryba tutaj szalała i było fajnie, no ale musi się, tak powiem, pogoda ustabilizować. No, teraz już jest jesień, więc nie ma co liczyć na, że tak powiem, bardzo ciepłe poranki, ponieważ już będą przymrozki. Ale miejmy nadzieję, że ryba przed zimą jeszcze będzie pobierać. I tak przeważnie bywa, że ta mniejsza ryba przestaje żerować, a wchodzi ta większa ryba, ponieważ ona się przygotowuje już do okresu zimowego. Ze mną jest pan Józef, opiekun tego łowiska. Witam serdecznie, panie Józefie. Od dawna pan jest opiekunem tej wody? No, od 5 lat, jak powstało to łowisko. Od samego początku, jak to ten właściciel, który w tej chwili tu jest, kupił ten cały obiekt razem z tymi budynkami, z hotelem. No i to łowisko ma ponad 6 hektarów, było powiększane, potem było mniejsze to łowisko dla tego właściciela. Jaka głębokość mniej więcej jest tego łowiska? Znaczy w najgłębszym miejscu? W najgłębszym miejscu jest 3,50. 3,50 czy 60 przy najwyższym stanie wody, nie? Tak jest wiosna, bo latem już jest 3 metry, 2,80. No, miejscami jest 60-70 cm. Tam nie wiem, czy widać z tej strony, tam w tej zatorce, no, bo to jest powiększane. Tam jest płytko, tak? No, to są stanowiska, powiem. Ja już się 12. Dużo dowiedziałem, bo wczoraj tutaj jestem, pan Józef mi sprzedał całą historię, ale teraz chciałbym, żebyście wy posłuchali. No. Tam jest płytko, to tam, wiemy. Tam jest płytko, tam są akurat te pomosty i domek, który jest na numer 13, na 12 jest stanowisko bez domku. My jesteśmy tutaj na stanowisku numer 3, później jest 4, 5, 6, z tamtej strony jest 7, 8 i tak dookoła. Wszystkie stanowisko 14. No cóż, to co piękne niestety szybko się kończy. W skrócie powiem, że mam ogromny niedosyt, bo wiem, że to łowisko ma bardzo duży potencjał. Ciężkie warunki pogodowe, czyli nagłe ochłodzenie i duży skok ciśnienia, przyczyniły się do nieżerowania przez rybę. Muszę koniecznie tutaj wrócić na dłużej, bo niestety 24 godziny na takim łowisku przy metodzie karpiowej i słabych braniach to zdecydowanie za krótko. Pozytywnym aspektem tej wyprawy jest to, że poznałem naprawdę fantastycznych wędkarzy z ogromną pasją. Wymieniliśmy doświadczenia i to w tym wszystkim jest najważniejsze. Pod koniec mojej wyprawy poznałem Łukasza, który jest członkiem Carp Club Fishing Team Wadowice, który zaprosił mnie na zawody. Oczywiście bardzo cieszę się z tej okazji i bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawody już za 3 tygodnie. Ja w tym czasie przygotuję moje zestawy, uzbroję sprzęt oraz przygotuję mega przynęty, które ostatnio sprawdziły się pomimo słabego żerowania ryby. Już się nie mogę doczekać, kiedy tutaj wrócę i nagram dłuższy film dla Was. Do zobaczenia nad wodą. Dzień łowny. Pozdrawiam, pan Ryba.